I rozumiejąc to, że bez wiary nie jesteśmy w stanie prawidłowo funkcjonować tutaj na ziemi, chcę dzisiaj mówić o czymś, co jest wychodzeniem poza schemat. Człowiek ma tendencję do schematycznego funkcjonowania. Człowiek wierzący też. Tak powstała religia. Dlaczego, na czym oparła się religia cała? Na tym, że człowiek ma tendencję do schematycznego funkcjonowania. Coś się tam człowiekowi mówi i człowiek postępuje w ten sposób. Albo na przykład coś człowiek przeżył i postępuje w ten sposób. Bo mu się wydaje, że to jest jedyny sposób. Ale to nie jest jedyny sposób. Sposobów działania jest wiele. Skąd ja to wiem? Chyba z listu do Efezjan to wiem. Tylko nie podpowiedz, skąd ja to wiem. Odpowiedzcie mi. Skąd wiem. A, z listu do Koryntian. No widzicie. 12 rozdział. Różne są dary łaski. Różne są posługi. Różne są sposoby działania. Różne dary łaski, różne posługi, różne sposoby działania. Różne. I wielkim problemem w wierze, w rozwoju wiary, jest myślenie schematyczne. Człowiek myślący schematycznie zamyka się na różnorodność działań Boga. Na różnorodność kierunków, które ma Bóg dla człowieka. Często ludzie mówią, tak mnie prowadzi Pan. A ja już sobie siedzę z boku, nie jestem tym Panem, co go prowadzi. A ja sobie siedzę z boku i wielokrotnie widzę inne rozwiązania dla tego człowieka, ale ten człowiek jest uparty i mówi, tak mnie prowadzi Pan. Ja już nie mam dla niego nic, bo jego tak Pan prowadzi. A ja nie jestem ten Pan, co go prowadzi, siedzę z boku i wiem, że są inne rozwiązania, inne. No ale przecież co mu powiem, że są inne rozwiązania? On powie, nie, Pan mnie prowadzi. Dlaczego ten człowiek tak mówi? Bo to jest schematyczne myślenie. Najczęściej później, jak ta sytuacja się rypnie, albo jest na jakieś 10-15% wydajności, to ten człowiek już nie rozmawia o tym temacie. A są jeszcze takie typy wśród ultracharyzmatyków, bo to są też mistrzowie, bo zapomniałem o tych typach jeszcze. Takie głowinki mają, że oni wyjaśniają, dlaczego Pan zmienił kierunek w jakimś momencie tej drogi, którą oni szli. No tak, teraz mi Pan pokazał, ja sobie tak myślę, ale ten Pan to jest zbytnik. Doprowadził go do miejsca, w którym gość w ogóle odniósł porażkę i teraz w ogóle Pan mówi, a taki żarcik, skręć tutaj. Są tacy ludzie, takie umysły są. Ja spotykam dużo takich ultracharyzmatyków, którzy tak właśnie tłumaczą swoje porażki. A różne. Tłumaczą się. Czasami kogoś pytam, czemu ty mi się tłumaczysz? Dlaczego się w ogóle nie tłumaczysz z tego? Ja nawet nie wypominam ludziom, żeby powiedzieli, że ich tak Pan prowadził. Zresztą ja wielokrotnie nie ingeruję w to, no bo jak powie Pan mnie prowadził, to trochę mam ręce związane. Nie chcę się narzucać. Schemat to jest ogólny, wstępny plan czegoś. Ogólny i wstępny. To jest schemat. Schemat sam w sobie nie jest zły.
Natomiast jeszcze raz mówię, czym jest schemat. Schemat jest to ogólny, wstępny plan czegoś. Schemat nigdy nie jest kompletny. Nigdy schemat nie jest kompletny. Ktoś coś przeżył z Bogiem, ja mówię okej. Okay. I ktoś mówi, taki jest Bóg, ja mówię też. Też. Czasami ludzie zarzucają mi różne rzeczy. Na przykład ostatnio rozmawiam z człowiekiem i człowiek mi zadaje, a ten człowiek akurat w żadnym wypadku tam nie w sposób atakujący, tylko w sposób ciekawy, zaciekawiony był tym, co ja mu powiem, jak ja mu to wyjaśnię. Bo tam wiecie, że są tacy różni ludzie, którzy strasznie kładą życie w związku z tym, żeby nas dyskredytować. Kręcą filmy, robią programy, jakieś strony zakładają, strasznie dużo grafiki robią różne, jakieś tam historie. Łączą to w ogóle, tną. To naprawdę trzeba kupę czasu, żeby to robić. Trzeba wiemy, że teraz, jak u nas ludzie robią jakieś plakaty, jakieś rzeczy, to czas zajmuje wszystko, filmiki jakieś. Ja zastanawiam, ile tam kurczę trzeba energii włożyć, żeby takie skręcać po 40 minut, wiecie o co chodzi. I to mówię, Boże kochany, że to naprawdę. Wiesz, ale szanuję w ogóle zapał tych ludzi. No i tam gdzieś mnie złapali na jakimś tam filmie, zrobili film, że ja tak stoję, tak oczy tak przewalam. Ja tak oczy przewalam. Mówię, to jest demoniczne. Ja wcale mówię, to nie jest demoniczne, to ja tak oczy przewalam w ogóle, bo tak lubię oczy przewalać. Ja tak przewalam oczy, bo ja mam taki zgrywus taki ze mnie jest. W ogóle to jest jedna w ogóle z takich sektach. Ja tak robię w domu, spytajcie mojej żony, czy tak. To ja się tak w ogóle zachowuję, bo ja mam taką osobowość. I co tam przewalam oczy tutaj, bo jestem sobą tutaj, jak jestem gdzie indziej sobą, czemu mam być kimś innym. Rozumiesz, o co chodzi? Coś sobie tam myślę, coś sobie przeżyłam, to sobie przewalam oczy i jest fajnie. A on mnie tutaj najeżdżał, tak na kamerę, tutaj ktoś tam, on to robił takie tego, że ja tutaj jestem zdemonizowany. I ktoś mnie pytał, wiesz, ale to czemu, ten człowiek, co ze mną rozmawia, to czemu tak się zachowujesz? Ja mówię, ale dlaczego mam się tak nie zachowywać, bo to jest ciekawe, mówię. No ale to czy to, bo czy to nie gorszy ludzie? Ja mówię, ale co gorszy? Jakby tak, bo słowo zgorszyć, to jest greckie słowo skandalizo, czyli wywołać skandal swoim zachowaniem, czyli poprzez swoje negatywne zachowanie wpłynąć na drugiego człowieka, aby je powtórzył i przez to poniósł porażkę. No ja się pytam, kto przewalając oczy jak ja poniesie porażkę w życiu? Ja się pytam, jaki ja wzbudzam skandal, jak tak robię? Tak można robić sobie, kiedy się chce. Tylko nie dostał tym na przykład, tak słuszną uwagę. Można sobie chodzić, przewalać sobie oczy, tak, rozumiesz, na ulicy, w domu, wiesz, w ogóle, okay, jaki to skandal, czy to przyniesie ci porażkę, czy nie wiem, czy to w ogóle zbanku ci kredytu nie dadzą, czy cię rzuci mąż, żona za to, absolutnie. Czy cię z pracy wyrzucą, słyszeliście kiedyś, jak kogoś wyrzucili w pracy, że tak, no, a robi coś? Nigdy. Więc ja nie gorszę. Ja nie gorszę swoim zachowaniem. Bo jeśli ktoś będzie zbrał ze mnie przykład, to osiągnie sukces, a nie porażkę. Ja mówię, bierz ze mnie przykład we wszystkim. We wszystkim. Chcesz, to się podzielę z tobą różnymi takimi sprawami prywatnymi, jak ja osiągam sukcesy różne w małych sprawach codziennych. Bierz przykład i będziesz miał dobrze. Ja mam dobrze w życiu. Więc nie gorsze, ale jest schemat zachowawczy. Chodzi się, tak, tak się chodzi, prawda? Bo jest taki schemat. A nie można tak chodzić. Ostatnio stoję i czekam sobie, słuchajcie, na pociąg w Katowicach. Czekam sobie na pociąg rano i stoi gość sobie i słucha sobie muzyki. I sobie tak robi. Ja się na niego patrzę, w ogóle nie. Mówię w ogóle, ale lepszy jest numer ludzie, którzy są tutaj wokół niego, wiesz, że chodzi mniej więcej w takiej odległości 3 metrów, odwracają się, zaczynają w telefonach grzebać, jak zaczął tańczyć. Ja mówię, szok! Kostek se tańczy tam, rozumiesz, o co chodzi, luzaczek, słuchawki takie duże na tym i sobie bryka. Ludzie się odwracają, udają, że tego nie widzą, zwracają się w inną stronę, zaczynają coś tam robić, coś takiego, co jest godne. A co w jego zachowaniu jest niegodnego tego człowieka? To, że ty tak nie robisz, to jest twoja prywatna sprawa. Nie rób tak, jak nie chcesz. Rozumiesz? Ale nie wolno ci zmierzyć jego jakąkolwiek miarą wzgardy. Nie wolno ci.
Ale dlaczego go mierzysz miarą wzgardy? Bo jesteś w schemacie. Żyjesz w schemacie. Rozumiesz? Schemat jest zabójczy, kiedy go się w ogóle zacznie używać jako całości w ogóle funkcjonowania. To jest zabójcza rzecz. Bo schemat nie do tego służy. Schemat to ogólny, wstępny zarys czegoś. Schemat jest gotowym do wielokrotnego powielenia wzorem, posiadającym jednak w sobie możliwości poszerzania i rozwoju. To nie jest rzecz zamknięta. Rozumiecie? Schemat nie jest zamknięty, natomiast ludzie zamykają się w schemacie. Tak mnie nauczono, tak w ogóle funkcjonuje. Ja mówię, dlaczego tak funkcjonujesz? Czemu masz taki schemat? Na przykład ludzie mają jakiś schemat, powiedzmy, w ubieraniu się. Mają taki schemat. A dlaczego masz taki schemat? Zastanów się nad sobą, czemu masz taki schemat? No, jeśli na przykład zaargumentujesz, no bo to jest wygodne i nic więcej mnie obchodzi, w porządku. To jest w porządku i to jest dobry argument. Ale jeżeli ty powiesz, no dlatego, bo, no wiesz, nie chcę się na przykład rzucać w oczy, albo chcę być taki jak reszta, albo chcę... Ja mówię, a dlaczego chcesz być taki jak reszta? Czemu chcesz być taki jak reszta? Dlaczego nie chcesz w ogóle, jeśli nie sprawia ci problemu, że jest ci wygodnie w tym czy w tamtym, to czemu nie założysz na siebie ubrań takich, które będą się odróżniały od reszty? Czemu? Czemu raz nie jesteś taki, raz nie jesteś taki? Czemu masz schemat zamknięty? Są trzy rodzaje funkcjonowania, przyjaciele. Pierwszy rodzaj to jest konserwatysta. Konserwatysta postępuje zgodnie z podstawą schematu. Jakiegokolwiek. Zgodnie z podstawą schematu. Broni jej kompletności i tradycji. On tego broni. Tej podstawy schematu. Będzie bronił tego. Ludzie bronią tego. Ostatnio jeden z nasz znajomy z kościoła napisał, że pierwsi uczniowie, oni spędzali czas na nauce apostolskiej, na modlitwie, na wspólnocie, na łamaniu chleba. I napisał, że łamanie chleba to było po prostu wspólne jedzenie. Jakie tam się larum podniosło? Przecież to jest wieczerza pańska. Oni mieli wieczerzę. No to ten im pisze. No ta ich wieczerza polegała na tym, że oni wspólnie jedli. Ale nie, bo na tym jest to... Ale co na tym jest? Ale Pan Jezus, a więc co Pan Jezus? Pan Jezus z nimi jadł. Na Bliskim Wschodzie się jadło. Taki był sposób na spotykanie się ze sobą. Rozumiecie, o co chodzi? Tam nie było innego sposobu. Tam w ogóle podstawową formułą towarzyską było razem coś zjeść. No. Tak to działało. Przyjdź i z nami coś zjedz. Tak było na Bliskim Wschodzie. Tam nie siedzieli w ogóle, tak jak u nas, spotykają się i się gadają na ławce. Żydem nie siadał na ławce człowieku 2000 lat temu i nie rozmawiał na tej ławce. Tam nie było, że rozmawiali. Tam najwyżej uczyli się czegoś, ale nie w ten sposób się spotykali towarzysko. Oni mogli rozmawiać, jakieś prowadzić filozoficzne rozmowy, ale taka luźna rozmowa przyjacielska tam musiała być zawsze, przy czym? Przy jedzeniu. Dlatego szabaty to są jedne wielkie uczty. Oni siedzą i to dobre jedzą. No przygotowują. Zobaczcie, co Żydzi robią. Już przygotowują szabat w ogóle parę dni wcześniej. Chałeczki kręcą, w ogóle wszystko. Na tą jedną dobę, bo oni się muszą nawsuwać do tego. Bo oni mają to wbite w głowę, że siedzimy i jemy. I teraz posłuchajcie. Oni wierzą w to, że jak oni wspólnie jedzą, to z nimi jest kto? Jahwe. Bo oni mają w Starym Testamencie napisane, że Jahwe przygotuje im w ogóle ucztę, że tam będą wystały wina, że tam będzie mięso, że tam będą tłuste mięso, że tam będzie wszystko pięknie. Oni uważają, że Jahwe je. Rozumiesz, że to jest taka uczta. I oni tak robią. I to jest wspólnota. I można powiedzieć, to jest komunia. Rozumiecie? To jest wieczerza pańska, tylko to nie ma na sobie żadnego mistycznego związku. Ale rozumiecie, co na tym urosło.
Ludzie mówią, czemu u was się nie robi wieczerzy pańskiej? Ja mówię, bo ja wiem dlaczego. Nie wiem, może ludzie najedzeni są, może. Może, nie wiem, no nie robimy, czasem zrobimy, no. Jakoś coś tam, no to zrobimy, nie? Można sobie w domu robić, chcecie, róbcie, działajcie, no to, to ja, każdy człowiek wiarę swoją może na czymś tam umieścić. Na wieczerzy też jakiś tam element wiary, super, halleluja. To nic z tym złego. Problem jest z tym, jeśli weźmiemy schemat. Schemat. Zobaczcie, weźmy Kościół katolicki, mistrz zamkniętych schematów. Mistrz. Ksiądz tam łamie ten opłatek i te okruchy mu tam spadają i on to zamiata wszystko i do tego kielicha z winem rzuca. Żeby się nie zmarnował ani jeden element ciała pańskiego. Czujesz klimat? I oni tak muszą robić. Oni to muszą... To jest nic, słuchajcie. Ja z tym, jak z tym księdzem znajomym rozmawiałem, jak on mi opowiadał, jakie są w ogóle zasady związane w ogóle z komunią. Tam jest wszystko ujęte. Naprawdę, wy byście ze śmiechu w ogóle nie wytrzymali. Weźcie sobie kiedyś, poszukajcie w internecie tego. Na przykład, a co by się stało, gdyby, i to, bo wiecie, to, bo to są na przykład jeszcze średniowieczne rozkminki teologiczne, które do tej pory w ogóle funkcjonują. A co by się stało, gdyby na przykład kawałek opłatka spadł na ziemię i porwała go mysz? I oni mają takie rozkminki. Co to jest? Jak? Rozumiecie? Bo tam ani jeden okruszek nie może z tego wiedzieć, nie? I oni mają tam, już nie pamiętam, jaką metodę w ogóle związaną też z tym tematem. Na wszystko mają, rozumiesz, jakiś schemacik. Co tu teraz robić? Wiesz, o co chodzi? W jaki sposób tutaj odzyskać ten temat, nie? Cała religia opiera się na zamkniętych schematach. Tam, gdzie są zamknięte schematy, tam wiara nie może oddychać. Wiara nie ma oddechu. Wiara nie może się rozwinąć. Ona potrzebuje wyjścia. Konserwatysta broni z kompletności tradycji podstawy schematycznej. Nie dopuszcza do siebie najdrobniejszego poszerzenia i nierozwinięcia podstawy schematu. To jest taki rodzaj ludzi. Rozumiecie? I ci ludzie mają bardzo ciężko. Oni też się nawet znajdują w kręgach charyzmatycznych. Ale bardzo ciężko z nimi jest. Przychodzisz do niego z czymś, a on ma schemat. Rozumiesz? Bo jego tak nauczyli, bo on tak słyszał. Dlatego częstokroć wielu z was usłyszało o tym, kiedy tutaj przychodziliście do tego kościoła. Powiedziałem, mówiłem, zapomnij o wszystkim, czego się nauczyłeś do tej pory. O wszystkim. Ja mówię, no, wypruj sobie głowę. Ale ja byłem tam, czy tam służyłem. Nieważne, co ty tam służyłeś. Zabieraj z tej głowy te wszystkie rzeczy. Od początku robimy roboty, bo ty masz schemat na schemacie. Rozumiesz? Ty jesteś jak człowiek układ scalony. Jest też druga konstrukcja. Liberał. Liberał podchodzi relatywnie do podstawy schematu. To znaczy on uważa, że nie ma żadnych podstaw. Rozumiecie? Liberał mówi, nie, tu nie ma żadnych podstaw. Uważa, że podstawa schematu odbiera wolność. To są ci ludzie, którzy relatywnie podchodzą do prawdy. Oni odrzucają prawdę. Nie, 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 to tak jak Bóg prowadzi. Zawsze to jest takie fajne, jak mnie Bóg prowadzi. Bóg mnie prowadzi, Bóg mnie prowadzi. Ten Bóg go prowadzi w przeciwny sposób. Ja czasami mówię, słuchaj, ale Bóg ma to do siebie, że on prowadzi po swoich prawdach. On inaczej nie prowadzi, wiesz? Bo jest napisane, że on swojego słowa zaprzeć się nie może. Więc jeżeli on jakąś dyrektywę ustanowił, to on się porusza zgodnie z tą dyrektywą, chyba że jedną dyrektywą rozwiązał tamtą dyrektywę, tak jak łaską rozwiązał prawo. Ale w innym wypadku Bóg inaczej nie działa. Liberał to indywidualista, humanista i buntownik. W tym złym słowa znaczeniu, żebyście to dobrze rozumieli. W tym złym słowa znaczeniu. Bo człowiek, który jakąkolwiek podstawę Bożą jest w stanie wyrzucić i powiedzieć, nie ma żadnych podstaw. Jest ważne, jak mnie prowadzi Bóg. Jest trzeci rodzaj ludzi. To są ortodoksyjni kreatorzy. Oni się zgadzają z podstawą schematu. Ja się zgadzam z podstawą schematów Bożych. Jest prawda Boża, ja się z nią zgadzam.
Tylko, że tacy ludzie dostrzegają w tych prawdach możliwość poszerzenia i rozwoju. Rozumiesz? Ja biorę prawdę Bożą i widzę w niej poszerzenie i rozwój. Ja w niej nie widzę schematycznej matrycy. Ona nie jest dla mnie schematyczna jedynie. Ona jest ważna, prawdziwa, ale ja już się po niej poruszam i już patrzę, w jaki sposób ją można poszerzyć. Bo to są rzeczy elastyczne. Elastyczne. Rozumiecie? Elastyczne. Czasami mnie ludzie pytają, jak jest u was w kościele i z jakimś tam, z jakąś tam dziedziną mnie pytają, na przykład z rozwodami. Ja mówię, ale my nie mamy jakichś zasad rozwodowych. No ale jakie macie poglądy? Ja mówię, to różne mają ludzie poglądy. I to już jest problem dla ludzi. Jak to różne poglądy? Ja mówię, no bo nie ma prawdy Bożej na ten temat. Nie ma takiej prawdy. Rozumiecie? Są inne prawdy, na których się stoi i z nich wynikają poglądy związane z jakąś formą rozwodu. W jednym przypadku rozwód jest zabójstwem, a w drugim wypadku rozwój jest życiem. Jeden rozwód jest w stanie zabić, rozumiesz? A drugi rozwód jest w stanie uratować życie. Człowiek taki odważnie wykorzystuje wszystkie możliwości związane z rozwojem. Rozumiecie? On śmiało wychodzi poza schematy. Poza schematy. Właśnie tak było z tym tematem zgorszenia. W ogóle to, ten temat zgorszeń to jest szeroki, bo ludzie mówią, bo wy gorszycie ludzi. A ja mówię, ale czym? W ogóle podaj nam rzeczy, którymi my gorszymi, porwaliście Biblię. Tak. Ale to co się stało, że porwaliśmy Biblię? No jeśli ktoś będzie z nas brał przykład i będzie rwał Biblię, no to o co chodzi? To co mu się stanie w życiu złego? Co mu spadnie z nieba? Piorun na niego? Co mu się stanie, jak Biblię ktoś porwie? Nie rozumiem. Coś w ogóle, wow, co się stanie? Nic się nie stanie. Czyli jakby wziął z nas przykład, to nic się nie stanie. Rozumiesz? Ten rodzaj człowieka, czyli kreator, tworzy nowe, wykorzystując stare. Rozumiecie? Rozwój w wierze jest związany z tym, że się tworzy nowe, wykorzystując stare. Taki był Jezus. Taki był Jezus. Zobaczcie, co Jezus robił. Nie wiem, czy wy zauważyliście, że to nie tylko Jezus, bo również był taki Paweł. Oni na przykład potrafili cytować fragment ze Starego Testamentu i inaczej go wypowiadać. Zauważyliście takie rzeczy w Biblii? Ja to właśnie na Biblię czytam. I w ogóle na przykład jest napisane, że tam Jezus coś powiedział, że to było z psalmu jakiegoś. Ja przewracam ten psalm, a tam tak nie jest napisane. Jezus mówi, powiedziano tam w psalmie, albo przez proroka Zachariasza. Ja potem czytam, absolutnie nie było takiej wypowiedzi. Była wypowiedź, której Jezus wziął podstawę i stworzył na niej proroczy ogląd sytuacji. Takie coś robił Jezus. I takie same rzeczy robił Paweł. Rozumiecie? Takie numery. Oni brali stare i przerabiali na nowe. Wiedzieli, jak to zrobić. Umieli to zrobić. Ortodoksyjny kreator to człowiek wielkiej wiary. To przebudzeniowiec. To właśnie ortodoksyjni kreatorzy są przebudzeniowcami. Oni łamią schematy. Wychodzą poza schematy. Ich wiara jest szersza niż schemat. Nie boją się tego.
Nie boją się, co powie Bóg, nie boją się, co powie człowiek. Nie boją się. Nie boją się tego. Dlaczego oni się tego nie boją? A, bo znają Boga. Po pierwsze, bo są z Nim blisko. Po drugie, po trzecie, wiedzą, że tak właśnie działają te rzeczy. Że jeżeli jest jakieś prawidło Boże, czyli jakiś schemat Boży, to On ma elastyczne ściany. Elastyczne ściany. Rozumiecie? Tam wiele rzeczy można wepchnąć. Chciałbym, żebyśmy przeczytali Ewangelię Mateusza, 16 rozdział. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. Od 21 do 28. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć. Dobrze ja mówię? Dobrze ja mówię, 16, 21, 28. Tak. Źle mówię, moi drodzy. Zaraz wam powiem, dlaczego ja źle mówię. Widzicie, źle to zapisałem. Proszę, żebyście mi pomogli znaleźć. Żebyśmy pomogli znaleźć tą przypowieść, gdzie Jezus uwalnia dziecko kobiety z Syrofenicji. Kto mi to pomoże znaleźć? Bo potrzebujemy tej, a ja sobie to źle zapisałem. Marek 7, 27, 28. Marek, tak? 7 na przykład. Dobrze, a 15, widzicie co zrobiłem? Mateusz 15, 21, 28. Bo to tutaj jest opisane to dłużej. Pomyliłem cyferkiem. 21, 28. I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu, i oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa, i przystąpiwszy, uczniowie jego prosili go, mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając, rzekł: Jezus, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, służyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on odpowiadając, rzekł: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zarzekła: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając, rzekł do niej: niewiasto, wielka jest wiara Twoja, niech Ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Wiecie, usłyszeć od Boga, że wielka jest wiara, to jest naprawdę coś wielkiego, moim zdaniem. I teraz widzimy 21 werset. Po pierwsze, widać już tutaj, że co zaczyna być elementem proroczym w tym całym incydencie. W ogóle Jezus tam idzie, a On tam nie chodzi. No bo sam twierdzi, że jest powołany do owiec Izraela. W ogóle Jezus nie chodzi w tamte tereny. Dlaczego On się tam wypuścił? Nie wiemy. Wiemy jedno. Złamał schemat. Złamał schemat. On tam poszedł, choć tam nie chodził. A więc widać na dzień dobry Boga łamiącego schemat. I teraz widać 22 werset, że zobaczcie, poza schematem, kiedy jest, tam spotyka go człowiek. Gdzie się spotykamy bardzo blisko z Bogiem? Poza schematem. Kiedy wychodzimy z tej sztywnej podstawy.
kiedy zaczynamy się przesuwać dalej, wtedy zaczynają być bliskie i świeże spotkania z Bogiem. Wielu z was może być dzisiaj w swoim życiu w takim miejscu, w którym odczuwasz, że potrzebujesz świeżości z Duchem Świętym. Wiesz, gdzie leży problem? Prawdopodobnie musisz wyjść poza schemat. Bo poza schematem spotkasz się z Nim blisko, tak jak nie spotkałeś się z Nim do tej pory blisko. Rozumiesz? Musisz wyjść poza schemat. 23 werset. Zobaczcie. Przystępują do Niego uczniowie, mówią: odpraw ją, gdyż woła za nami. Co to jest? Duch konserwatywny. Ona jest nieżydówką. Ona jest nieczysta sakralnie. Rozumiecie? Ona jest bałwochwalcą. Konserwatyści otaczają Jezusa i mówią: odpraw ją. Ona się nie mieści w naszym schemacie. Nie do takich ludzi jesteś posłany. To do nas, do Żydów. Do Żydów. A więc widać, że jak się wychodzi poza schemat, rozumiesz, to następuje demoniczny atak. Duchy konserwatywne przychodzą do ciebie i mówią: gdzieś tam polas, co tam robisz? Po co ty tak się zachowujesz? Dlaczego ty w ogóle wchodzisz w te sprawy? Czy ty jesteś nienormalny? Przecież ty wychodzisz poza ramę. Nie możesz wyjść poza ramę. Bo zginiesz. Rozumiesz? Przypominają ci wszystkie prawa. Mówią ci, co należy, albo co nie należy. Chcą, żebyś zaczął się bać. Jak się będziesz bał, się cofniesz. Rozumiesz? Odpraw ją, gdyż woła za nami. Przeszkadza im to. Oni się wstydzą, że ta kobieta za nimi woła. Wstydzą się. Za nami Żydami. Za narodem wybranym. Jakaś baba grecka. Dwudziesty czwarty werset. Co tutaj pada za stwierdzenie? Mimo że on jest poza, to on mówi do niej tak: jestem posłany tylko do owiec Izraela. Co tutaj się dzieje? Będąc poza schematem, on przypomina podstawę schematu, czyli prawdę. Co nam pokazuje proroczo ten werset? Że kiedy my wychodzimy poza schemat, to nigdy nie przestaje nas obowiązywać podstawa prawdy. Nigdy. Zawsze ta prawda jest prawdą. My musimy tylko teraz umiejętnie sięgać dalej, ale z miejsca, które jest twarde, mocne i ugruntowane. To wymaga elastyczności. Ale nie wolno nam zejść, czyli co? Wejść w kompromis. Bo wychodzenie poza schemat nie jest związane z kompromisem. Tam nie ma kompromisu. Tam jest elastyczność. Rozumiecie? Elastyczność. Od 20 lat nie używam wulgarnego słowa. Nigdy. Wypowiedzi w słowie pisanym nigdy. W złości, w gniewie nigdy. Nie miałem poślizgu takiego. Rozumiecie? Nie wypowiedziałem takiego słowa w żartach, ani po nikim nie powtórzyłem. Dlaczego? Bo ja znam podstawę.
wiedzieć, jaka jest podstawa, powiedzieć wam coś o podstawie w tym temacie? Kto mówi pięknie, ten ma pięknie. Po prostu. Jednakże rozciągnąłem tak swoje słownictwo, że mój język jest w ogóle niereligijny i zadbałem o to, żeby nie był religijny. W moim języku nie zawiera się nic, co jest związane z jakąkolwiek religią. I to jest na przykład uznawane, jeżeli chodzi o moją osobę, za szeroko pojęte gorszenie ludzi. Bo on powiedział na przykład dupa. No, powiedział. Wymagała tego sytuacja. Ale co? Nie jest to wulgaryzm. W żadnym wypadku. To się nie mieści w kategorii wulgaryzmu, to można sprawdzić. Rozumiecie? Wulgaryzmy są jasno określone w Google. A więc stoimy na prawdzie, ale jesteśmy elastyczni. Ktoś powie, jak to jest możliwe? Ano przez moc Świętego Ducha to jest możliwe. Ano właśnie w ten sposób to jest możliwe. To jest właśnie możliwe. To jest właśnie możliwe, że Jezus wychodzi poza schemat i do kobity greckiej mówi, że schemat jest ważny. W ogóle zauważcie te rzeczy. Mistrz polasz tam, gdzie nie ma Żydów i mówi do niej, ja jestem posłany tylko do Żydów. Przecież ktoś to przeczyta, mówi, co to jest? Ja mówię, to są święte paradoksy. On uczy, jak się chodzi w Duchu Świętym. On uczy, uczy. On cały czas uczy. W ogóle chcę wam coś powiedzieć. Jezus, o którym czytamy tutaj, to jest Jezus, który uczy wszystkim. Każdym gestem, każdym słowem, każdą emocją, każdą rzeczą. On uczy. Każdą wycieczką. Oni tam na tą wycieczkę poszli, na 100% nie wiedzieli po co, tylko mogę ich wyobrazić, po co my tu idziemy. W ogóle przecież tutaj nie ma Żydów, przecież tutaj są Syrofenicjanie, tutaj jest pogański naród, to są jacyś popaprani Grecy, w ogóle o co tu chodzi? Po co my tam idziemy? Ale on ich zabrał na tą wycieczkę. On uczył ich. On uczył, jacy mieli być. On uczył ich, że w przyszłości pójdą do pogan. I będą musieli stać twardo na prawdach Bożych, ale jednocześnie będą musieli być tak elastyczni, aby dotknąć świata pogańskiego. On ich tego uczył. On ich uczył. Tego, co potem Paweł sparafrazował wśród Żydów jak Żyd, wśród Greków jak Grek, wśród nieobrzezanych jak nieobrzezany, wśród tych, co pod prawem jak pod prawem bym był. Paweł tego uczył już jako naukowiec. Rozumiecie, o co chodzi? On już to naukowo przekazywał. A Jezus po żydowsku na wycieczki ich zabierał. On im pokazywał, bo ich głowy nie były sprawne. Dwudziesty piąty werset. Lecz ona przyszła, złożona pokłon i rzekła, Panie, pomóż mi. Nieustępliwość człowieka, upór, uniżenie, uzależnienie. Kiedy człowiek Boży chce wzrastać w wierze, to te cechy są kluczowe. Upór, uniżenie i uzależnienie od praw Bożych. Ona nie odpuszcza. Ona wie, że można się do Boga dostać poza schematem. Ona to wie. Ona gdzieś podświadomie to wie. I ona mówi, ja będę parła. I człowiek, który w ogóle chodzi w wierze, musi się tego nauczyć, że wychodząc poza schemat, nie może się zatrzymywać. Nie może powiedzieć, nie, chyba za daleko się zapuściłem. Nie, to jest już w ogóle za dużo to jest, za dużo. Nie, to nie jest za dużo. Dwadzieścia sześć. A on odpowiadając, rzekł, jestem posłany tylko do owiec zaginionych w domu Izraela. Znowu podkreśla rangę prawdy Bożej. On naciska na nią. Po co on na nią naciska tą prawdą? Po to, żeby ona sobie to utrwaliła. Że nie ma innej formy pomocy, jak tylko, kiedy stoi się na prawdzie.
On chce, żeby ona zajęła swoje miejsce. On chce, żeby ona w duchu zajęła swoje miejsce. On chce, żeby ona załapała, że mimo, że nie jest Izraelitką z urodzenia, to jeżeli ona teraz okazuje mu zaufanie, to staje się Izraelitką według ducha. On chce jej to pokazać, byle jednak ona tą prawdę zaakceptowała. I 27. Ona zaś rzekła: tak, Panie, ale jeszcze nie jedzą okruchy, które spadają ze stołów panów ich. Co ona robi? Zajmuje swoje miejsce. Ona wykazuje umiejętność dostosowania swoich możliwości i poszerzenia swojego rozwoju. Zobaczcie, co się dzieje. Kiedy wychodzimy poza schemat, my musimy nauczyć się, jak funkcjonować, bo to są całkiem nowe rzeczy. Zobaczcie, co my robimy. Nową rzecz robimy. My nie możemy z kogoś ściągnąć. Czasami do mnie przychodzą ludzie i mówią tak: weź, posłuchaj tego usługującego. Ja mówię: ale po co? No dobrze, posłucham. No posłucham, bo cię lubię, to posłucham. Posłuchałem. Potem z nim rozmawiałem, mówię: bo posłuchałem go. No i co? No zobacz, jakie on mądre rzeczy mówi. Ja mówię: proszę cię. No jakie on mądre rzeczy mówi, no. No jakie on mądre rzeczy mówi. No gada jak każdy, no. Poza tym przyjechał do Polski. Uważa się w ogóle, że jest prorokiem, a pracuje z ruchem, który w ogóle jest w ogóle anty, w ogóle Boży tak naprawdę w konsekwencji. No, no. Jakby się przyjrzał działaniom tego ruchu, to by zobaczył w tym ruchu ekumenię, to by zobaczył w tym ruchu w ogóle to, że oni w ogóle, człowieku, spotykają się z katolikami w połowie drogi do świętego sakramentu. Rozumiesz, o co chodzi? Ale nie, on jest prorokiem, on z nimi przyjął, pracuje z nimi. W ogóle nie, nie wiem. Mnie by zaprosił na przykład ktoś w innym kraju, to w ogóle spada, co to jest? W ogóle, co to w ogóle za historia tam jest, rozumiesz? No po co miał tam jechać? Chyba, żebym miał w ogóle objawienie od Boga, że ja to wszystko przemienię, ale on nie przemienia, taki człowiek tylko podkręca jeszcze ten ruch. Tak? A że on tam coś powiedział mądrego, każdy coś mądrego umie powiedzieć. W ogóle zauważyliście to? To rzadko kto coś mądrego nie powie, to naprawdę, czy są idioci, no. To nic nie powiedzą mądrego. Ale większość ludzi, którzy są narodzeni z Bożego Ducha, to zawsze coś powiedzą mądrego. No naprawdę, no przecież no bądźmy ludźmi, no przecież, no tak jest. Ale co? Ale on nic nie ma dla mnie. On mnie niczego nie nauczy. Ja muszę wytworzyć nowy ogląd tego, gdzie jestem. Nowy. My jesteśmy nowym ruchem. Nowym. My wyszliśmy poza schemat. Rozumiecie? My wyszliśmy poza schemat i my jesteśmy nowym ruchem. I teraz my musimy od nowa przyglądać się, jak do tego podejść, jak do tego podejść, jak do tego podejść, jak do tego podejść. Rozumiecie? Powiem wam. Byłem w różnych miejscach. Ja wam powiem o uwielbieniu. Byłem w różnych miejscach i patrzyliśmy z Agatą na różne historie. No i byłem w miejscach, gdzie podczas uwielbienia nie można się było ruszać, bo jak się ruszałeś, to cię potem ochrzanili. No byliśmy w miejscach, gdzie już można się było trochę ruszać. Trochę się można było ruszać, można było podnosić ręce, można było się trochę pokołysać, ale tam nie mogłeś za bardzo nic więcej. Jak tam już uklęknąłeś w ogóle, to już, człowieku, znaczy, że chyba Bóg koło ciebie jest. Już teraz, wiesz, o co chodzi. Kiedyś pamiętam, coś byłem w tym kościele, miałem jakieś... W ogóle wiedziałem, że mam coś zrobić, jakiś taki ruch proroczy. Jeszcze w ogóle nie trybiłem różnych rzeczy, ale już wiedziałem, że coś mam zrobić. A wiem, co miałem zrobić. Pocałować Agatę w buty. O, to miałem zrobić. Ona stała koło mnie tam i miałem to zrobić właśnie. A, wiedziałem, że... Bo w ogóle ja się źle zachowywałem w różnych sytuacjach do mojej żony. I wiedziałem, że tam stały takie też kwiaty w takim wazonie.
Ja byłem po jakiejś takiej akcji, to się źle zachowałem wobec Agaty. I ja w ogóle, normalnie, ja to jak gdzieś pamiętam, Duch Święty mi powiedział, mówi, uklęknij, pocałuj ją w buty i weź wstań, weź z tego wazonu kwiat i jej przynieś. W życiu tego nie zrobiłem, bo to by było w ogóle, to rozumiecie, moja głowa była tak schematyczna, ja byłem w tym systemie schematu. Bo nie, to w ogóle nie, to ja nie wiem, czy ja z tym zrobiłem, czy ja to zgromiłem, czy ja za co ja to uznałem, trudno mi powiedzieć. Ale ja to pamiętam, to był Bóg. To Bóg był, rozumiecie? Byliśmy też potem w innych miejscach, w różnych. Byliśmy już potem w takich, że się tańczyło, że się skakało, rozumiecie? Ale pamiętam, czytałem też książki różne, gdzie ludzie uwielbiali Boga. I pamiętam, czytam taką książkę już jakiegoś takiego człowieka, który opisywał, że tam już też uwielbiali Boga wszystko i mówi, jedyną rzeczą, gdzie trzymano jakby taki standard moralny, to że mężczyźni nie tańczyli z kobietami. Ja w ogóle zawsze, ja miałem przez lata taki model, że w ogóle już podczas uwielbienia to już wszystko okej, ale że na pewno mężczyzna z kobietą nie może zatańczyć. I w ogóle któregoś dnia tak sobie siedzę w domu, myślę o tym, w ogóle powiecie, ja największą robotę to na sobie wykonuję. Ja tak siedzę i mówię tak, co ja mam w głowie? W ogóle, co w głowie ja mam? Co to jest za puzel? Taki się mówię, dziwny puzel. Mówię, nie? Skąd ja to wziąłem? Mówię, to jest jakiś sztywny schemat, nie mający żadnej argumentacji. Tam nie ma argumentacji. Rozumiesz? Nie ma argumentacji. Mówię, zaraz, nie, won. Mówię, won. Niedługo po tym, jak te won było w mojej głowie, to tutaj zaczęli sobie od czasu do czasu tańczyć jedni z drugimi w kościele. Rozumiesz? To w ogóle, mówię, nienormalne. Nienormalne jakieś. Co to jest? Jakiś jest schemat. Bo wiecie, moralność jest schematyczna. Moralność jest schematyczna. I człowiek w ogóle wchodzi w to jak w masło. Mówi, tak? To, no to tak jest. Ja mówię, dlaczego tak jest? Co w tym jest takiego? No bo żeby nie gorszyć. Ja mówię, ale z kogo gorszyć? Z czym gorszyć? Pokaż mi zgorszenie. Co to jest za zgorszenie, człowieku? Jakie to jest zgorszenie? Mówi, człowieku, cały świat ze sobą tańczył na imieninach, urodzinach, człowieku, dyskotekach, wszędzie. Dla wszystkich to jest tak normalne, jak 2 razy 2 jest 4. To się mieści w kategoriach każdej formy moralności na świecie. Rozumiesz? No nie wiem, może u muzułmanów ortodoksyjnych się nie mieści. Powiedzmy, ewentualnie u nich. Rozumiesz? Jakiś taki w ogóle. To jest normalna sprawa. Nic z tym gorszącego, nic z tym niszczącego, nie ma w tym nic złego. Ale schemat był. A więc trzeba umieć poruszać się w nowym. I zobaczcie, 28 werset pokazuje, że kiedy ona przyjmuje tą postawę, że ona umie w tym nowym się w ogóle odnaleźć, pyk, dziecko zostaje uzdrowione. Jedno dotknięcie wiary poza schematem. Jedno dotknięcie wiary poza schematem i manifestacja Bożej mocy. Rozumiecie? Świat, w którym żyjemy, jest pełen zawiłości i sprzeczności. Trzeba więc umieć zastosować Boże prawidła. Nie można ich jedynie znać i ślepo stosować według utartych schematów, bo się potkniemy, zatrzymamy się. Nasza wiara nie pójdzie dalej. Księga Izajasza, 28 rozdział. Księga Izajasza, 28 rozdział. Od 9 do 13. Kogoż to chce uczyć poznania i komu tłumaczyć objawienie? Czy odwykłem od mleka? Odstawionym od piersi, bo pewne przepis za przepisem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam. Zaiste przez jąkających się i mówiących obcym językiem przemówi do tego ludu. Ten, który im rzekł, to jest odpoczynek, dajcie odpoczynek zmęczonemu i to jest wytchnienie, lecz nie chcieli słuchać.
Dlatego dojdzie ich słowo Pana, przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam, aby idąc padli na znak i potłukli się, i wikłali się, i zostali złapani. Te wersety mówią o schematycznym działaniu. To było schematyczne działanie. Izraelici myśleli w schematach. Dlatego Bóg powiedział do znawców słowa, do tak zwanych znawców Boga, przez jąkających się i przez mówiących innym językiem poruszę. Nie przez was. Nie przez was. Nie przez was. Bo wy umiecie tylko paplać. Przepis za przepisem, zasadę za zasadą, regułkę za regułką. Tak napisano w piśmie, tak napisano w piśmie, tak napisano w piśmie. Tak napisano. Tak się, tak było zawsze, tak u nas było, tak ksiądz uczył, tak pastor uczył, tak było, tak było, tak było, tak było. Ludzie chodzący w schemacie, bez możliwości rozwijania się, wreszcie upadną i potkną się. Rozumiesz? Potkną się. Wiecie w ogóle, co to jest upaść na znak? Z tego też schemat zrobili, za chwilę wam powiem. Są kościoły, że mówią, że jak upada się na plecy, to jest nie od Boga, tylko diabeł powala. Tak. Tylko na twarz się upada. Ja nieraz miałem przypadki, że modliłem się o kogoś, ludzie byli z takich religijnych schematów. Już w ogóle moc Boża odbierała ich siłę w nogach, ale strasznie padli, żeby naprzód upaść. Mówię, nie mogę. No i specjalnie pchałem do tyłu. No tak, bo na głupotę głupotą trzeba odpowiedzieć. Śledztwo stoi, ale on do przodu leci. Bo on wziął to, przeczytał, człowieku. Wziął fragment o schemacie i zastosował jako schemat. Mistrz! Tu chodzi o coś innego. Jak człowiek upada na znak, to jest formuła bezbronności. To jest bezbronność. Rozumiecie? Ja trenowałem przez jakiś czas judo i najgorszą rzeczą to było w ogóle, jak powalili cię na plecy. Rozumiesz? To było w ogóle... Powalenie na plecy jest najgorsze. Powalenie na plecy odkrywa cię. Rozumiesz, o co chodzi? Odkrywa cię. Jak leżysz w ogóle na brzuchu, jesteś w stanie walczyć w parterze. Na plecach możesz się tylko bronić, przez chwilę zanim goście zdepcze, nie? Dlatego tu jest napisane. To każdy wojownik wiedział, że jak upadamy, rozumiesz, to upadamy na, w walce do przodu, bo wtedy jest walka w parterze. Oni to wiedzieli. Trwanie w schemacie bez rozwijania się przynosi zastój i upadek. Zastój i upadek. Wiara nie może się rozwijać. W Mateusza 13:52 jest napisane. Jak więc należy postępować? Każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa nowe i stare rzeczy. Rozumiecie? Każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa, podobny jest do gospodarza, który nabywa nowe i stare rzeczy. Człowiek rozwinięty w Bogu to człowiek, który umie stać na ortodoksyjnej prawdzie i jednocześnie sięgać elastycznie dalej. Tak się działa w wierze. O to trzeba się modlić i tego trzeba szukać. Mówić, Boże, naucz mnie być elastycznym w wierze. Naucz mnie tego, Boże. A więc, uznaj każdy Boży schemat za dobry. Uznaj jego prawość. Uznaj jego profesjonalizm, zgódź się z nim, zdecyduj się na wszystkie wytyczne, które on ma. Zgromadź i odepchnij każdy atak diabelski, który w jakikolwiek sposób podważa fundamentalne prawdy Boże. To jest początek. Po drugie, ufaj, że Bóg poprowadzi cię tak, że zaczniesz widzieć możliwości poszerzenia i rozwoju. Czyli najpierw ja staję na prawdzie Bożej. Najpierw ta prawda jest alfa i omega dla mnie, a następnie ja mówię, Boże, naucz mnie poruszać się w tej prawdzie.
naucz mnie, w jaki sposób mam elastycznie się w tym poruszać. Po trzecie, w uporze, uniżeniu i poddaniu Bożemu prowadzeniu szukaj poszerzenia i rozwoju. Kiedy się już pomodliłeś, to teraz szukaj, jakie tu są możliwości. Co tu można zrobić? Jak tu zadziałać? Po czwarte, pozwiązuj duchy konserwatywne przeszkadzające ci dostrzec nowe rozwiązania. Bo to są duchy konserwatywne, one będą cię bombardować i będą mówić w ogóle, tego ci nie wolno, tak nie możesz, bo tak mówi prawda. Ja wiem, jak mówi prawda. Ja wiem, jak mówi prawda. Ale ja też wiem, w jaki sposób mam elastycznie postępować. I po piąte, odważnie wchodź w to, co jest rozwojowe, choć poszerza schemat. Wchodź w te rzeczy. Gdy człowiek Boży chce trwać w schematach prawdy, a jednocześnie chce rozwijać się, to na pewno dostrzeże możliwości. Na 100%. Na 100%. Ja mam to doświadczenie, stoję w jakiejś Bożej prawdzie, ale chcę się poszerzać, chcę się rozwijać w tym temacie i ja dostrzegam możliwości. Co tu zrobić? Rozumiesz? Potem jedynie trzeba zacząć odważnie w nie wchodzić i jest sukces murowany. Przyjaciele, jeżeli chcecie wielkiej wiary, to musicie wyjść poza schemat każdy. Jeżeli chcecie, żeby Bóg powiedział, wielka jest wiara twoja. Jeśli chcesz, żeby Bóg dał ci mandat wielkiej wiary, to musisz wyjść poza schemat. Poza. Czemu my to wszystko robimy? Czemu robimy różne rzeczy, które łamią pewne stereotypy ludzi? Czemu wy jesteście kontrowersyjni? Ja czasami mówię, no, kontrowersyjni to. Ja w ogóle lubię pomilczeć jak nikt. Ja w ogóle lubię nic nie robić. Nie rzucać się w oczy. Nie, naprawdę, ja mam tak wysokie poczucie własnej wartości, że ja w ogóle nie potrzebuję się rzucać w oczy. Nie. Już nie. Kiedyś tak, teraz już. Ale po co to robię? Bo to musi złamać. Ktoś musi złamać schemat. No ktoś musi złamać schemat. No ktoś musi. No musi ktoś złamać schemat. No założyłem te gumowe ubranie w ogóle na tego Sylwestra, no musiałem złamać schemat, no. Mówiąc herojski, wyglądał obscenicznie. Trudno. Czy to kogoś zabiło? Nikogo. To jedynie daje do myślenia, bo ja też czasami w ogóle do ludzi mówię, a to nie zastanawia cię, mówię, takie coś, że no wyglądałem obscenicznie, robię te różne rzeczy, a cały czas idę z Bogiem do przodu. Kurczę, coś tu jest, mówię, dziwne. No bo powinien mnie, kurczę, jakoś odpulić, powiedzieć, weź no, kretynie. Weź tam. Rozumiesz? Nie nadajesz. Ale jakoś idę cały czas do przodu. I jakoś to ja nie mam problemów różnych. Jakoś tu ja jestem pogodny, zadowolony, szczęśliwy, nie narzekam, jest mi fajnie, chodzę sobie, w ogóle gwiżdżę, w ogóle rozumiesz, o co chodzi. W ogóle ja, ogólnie to jestem ja. Ja sobie przez wiarę biorę różne rzeczy, ja sobie w ogóle normalnie żyję fajnym, szczęśliwym, dobrym życiem. Ten w ogóle taki niedobry, co wychodzi poza te schematy. Ludzie, Bóg kocha wychodzenie poza schematy, bo to jest twórca, to jest kreator. On czeka na nas poza schematami, poza tymi systemami wszystkimi, które stworzyli ludzie, a które nazywane są Bożymi. To Bóg stworzył to, Bóg stworzył tamto, Bóg stworzył te zasady. Mówię, przestań. To żaden Bóg tego nie stworzył, nie mieszaj w to wszystko Boga. Ludzie to stworzyli na różnych etapach historii. Uratowali się takimi rzeczami. Ja nawet to rozumiem. Okej? Okay? Ja to naprawdę rozumiem.
Była gdzieś jakaś rozwiązłość demoniczna, w ogóle wiecie, wszyscy latali, kurczę, tam robili co chcieli, rozwiązłość totalna. No to tam była jakaś grupa ludzi, która chciała żyć inaczej w tym systemie, to stworzyła system moralności. No bo jakoś się obroniła, okej? Okay? No obroniła się, ale potem ten system stał się pułapką. Już stał się pułapką ten system. W ogóle wiecie, że masa rzeczy, które dzisiaj są pułapkami na ludzi, to kiedyś były dobre. One były po coś. Po coś były. Po coś, w jakimś celu zostały stworzone. One były słuszne. Słuszne to było. Paweł tam tym kobietom kazał głowy zasłaniać, chustki tam im zakładać, no bo to słuszne było. Ja pewnie byłbym w tamtym czasie na miejscu Pawła, też bym jakieś rzeczy takie powymyślał, rozumiesz, o co chodzi. Dzisiaj też dla ludzi różne rzeczy wymyślam. Różne. Ale nie daj Boże, żeby z tego schemat stworzyć. Ja ludziom dzisiaj zabraniam czytać w Piśmie Świętym o różnych rzeczach. Ja mówię, nie masz prawa. Nie wolno ci. Chcesz ze mną pracować? Chcę. To masz tylko czytać takie rzeczy. Mówię, przysięgnij na prochy swoich przodków. Tylko nie mów nikomu. Ja wiem, że to będzie mu szkodzić. Będzie mu szkodzić. Rozumiesz? Ostatnio też człowiek powiedział, mówię, tylko o tych rzeczach czytasz w Piśmie. Tylko o tych. Tylko o tych. Tylko czytasz łaska, wiara, to i reszta nie. Jakiś tam horror jakiś będziesz czytał, przerywaj czytanie, jak tam horror jakiś będzie. Rozumiesz? Jak tam napisane, Bóg ich tam pozabijał i no tego, nie czytam, nie te czytam. Dlaczego? Bo ty się nie nadajesz do tego. Twoja głowina ci się nie nadaje do tego, żeby w ogóle rozmyślać o tym, jak Pan posłał anioła i zabił 800 tysięcy ten anioł. To się nie nadaje twoja pania do tego. Co z tego, że tak było? Rozumiesz? Obozy koncentracyjne też były. Ale nie każdego stać, żeby pojechać i zwiedzać Auschwitz. Rozumiesz? Jeden pojedzie do Auschwitz, będzie zwiedzał, odbierze jakąś informację historyczną, a drugi pojedzie i depresję dostanie. Rozumiesz, o co chodzi? Depresji dostanie. Jak zobaczy Auschwitz. Się nie jedzie do Auschwitz. Co z tego, że było Auschwitz? Co to ja nie rozumiem. Po co? Nie każdy jest silny psychicznie, nie każdy pewne rzeczy może zrobić, rozumiesz? Jeden je wszystko i nie tyje. Drugi człowieku sobie pozwoli na parę kromek z chleba, jak żadnych mu bebek wywala. Rozumiesz? W ogóle co? Je dobry chleb, je dobry. Tamten je chleb, mówi, je chleb, je chleb, wsuwam chleb. Wsuwasz chleb, a drugi je chleb i puchnie. Rozumiesz? Ten sam dobry chleb. Rozumiesz? Nie wszystko jest dla każdego, nie wszystko w określonym czasie. W tamtym czasie przecież Paweł musiał powiedzieć tym dziewczynom rozpuchanym w ogóle emocjonalnie chustki na głowę i mężów się słuchać. No tak powiedział, bo nie było na nie sposobu, rozumiecie, o co chodzi? Nie było sposobu, krzyczały przez pół w ogóle kościoła, darły się, tymi mężami szarpały, ci mężowie słabi, a one silne. Rozumiesz, bo to albo były prostytutki, albo jakieś inne w tym Koryncie, wiecie, o co chodzi, kobiety takie konkretne. Tak? I tych mężów tam wszystkich w ogóle, wiesz, jak to Basia mówi, jak ty mówisz w swetrze, to tak dobrze brzmi, jak to? Tak, z Biblią w swetrze. Z Biblią w swetrze, taki jest przeciętny ten wzór protestanta w Polsce. Teraz jesteśmy taki z Biblią w swetrze, do mnie podszedł, jak Ewangelię głosiliśmy tutaj. Ja tam rozstawiam ludzi, kurczę, patrzę, że tutaj, wiesz, nacisk demoniczny jest taki, że aż piszczy, a ten przychodzi do mnie. Tylko Jezusowi chwała. Ja tak ustałem. Słucham? Chwała Jezusowi, tylko Jemu. Spojrzałem, mówię, obłęd w oczach, wiesz, o co chodzi? I zaraz to pogadam, poczekaj, mówię, wiesz. A on chodzi za mną, wiesz. Ja tu w ogóle, wiesz, w duchu rzeczy rozstawiam, on chodzi za mną i w ogóle mówi, chwała Jezusowi, tylko Jemu, Jemu tylko. Ja mówię, Boże, kochanie, zaraz to pogadam, spokojnie. Jeszcze chwila. Rozumiem, z Biblią w swetrze. To ten gatunek. I one tacy byli właśnie, z Biblią w swetrze. Koryntianie. I te baby nimi rządziły, to Paweł w ogóle kazał im zakładać na głowę chustki, bo on nie, bo sobie nie poradził Paweł. Dlaczego to zrobił? Bo sobie nie poradził. Musiał wyjść poza schemat. Przecież nie ma mężczyzny ani kobiety.
W duchu w ogóle są wszyscy równi, nie ma takich rzeczy. Ale czemu Paweł wyszedł poza schemat? Bo musiał zażegnać pewnego rodzaju problem na tym etapie, w tym czasie. Rozumiesz? Po prostu. Musisz zaryzykować wszystko, aby osiągnąć święty cel. Wiesz o tym, że musisz wszystko zaryzykować? Wszystko, żeby osiągnąć święty cel. Mamy zaludniać niebo. Mamy prostować Kościół. Nasze życie jest po to, żebyśmy je przeżyli w szczęściu i w zadowoleniu, w ten sposób oddamy chwałę Bogu. Mamy doprowadzić swoje dusze do tego, żeby w tym wszystkim poświęcić się zupełnie. Rozumiecie? To wymaga działania poza schematem. To są rzeczy, rozumiecie, w pewnym sensie przeciwstawne. Trzeba działać poza schematem. Trzeba szukać nowych rozwiązań. Wiara tego potrzebuje. Ona nie jest płaska. Rozumiecie? Płasko. Tylko tak, bo mnie tak Pan prowadzi. W pewnym sensie doświadczasz takich elementów Boga i to jest wszystko. Ale jest coś dalej. Wstańmy proszę. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa. Chcę, żeby słowa te docierały do ludzi, żeby przenikały ich dusze, żeby zmieniały ich, żeby ludzie odważnie wychodzili poza schemat, żeby stali mocno na świętych schematach, ale uczyli się odnajdować w nich elastyczność i formy rozwoju. Duchu Święty, Ty jesteś tym, który prowadzi ludzi. Ja chcę, żeby każdy z nich bardzo mocno poszedł w tą stronę. Modlę się o to w imieniu Jezusa. Amen. Przyjaciele.